Od września 20 dodatkowych miejsc dla dwulatków. Szkoła dla niesłyszących zaprosiła na dzień otwarty. Dobry wieczór, witam Państwa w środę, 4 marca. Joanna Jędraszczyk-Kałwak, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Ponad setka maluchów czeka w kolejce na przyjęcie do miejskiego żłobka. Naprzeciw oczekiwaniom rodziców wychodzi miasto, które od września uruchomi oddział żłobkowy w przedszkolu przy ulicy Słonecznej. A już za 2 lata w Raciborzu ma powstać kolejny żłobek. Zainteresowanie miejskim żłobkiem nie słabnie. Dzieci przybywa, a liczba miejsc w publicznej placówce od lat jest niezmienna. Stąd też inicjatywa prezydenta. Kolejka oczekujących do żłobka to 120 osób. Aktualnie pojemność naszego żłobka, że tak to określę, to jest 102 miejsca dla dzieci. I powstał pomysł, aby w trybie takim doraźnym jakieś rozwiązanie tymczasowe, ale jednak, żeby ulżyć przynajmniej tej części osób, której da się w ten sposób zaspokoić, żeby w przedszkolu przy ulicy Słonecznej utworzyć oddział żłobkowy dla dzieci dwuletnich, co pozwoli na to, że pojemność naszego żłobka wzrośnie do 122 miejsc. Dzieci do 3 roku życia mogą też znaleźć opiekę w prywatnych żłobkach lub punktach opieki dziennej, choć w tym przypadku ich rodzice muszą liczyć się z większymi kosztami. Warto jednak pamiętać, że miasto prowadzi program wsparcia dla rodziców poprzez dopłatę do każdego dziecka uczęszczającego do prywatnej placówki. Racibórz jako jedno z niewielu miast utrzymuje, czy też nie zmniejsza kwoty, którą dopłaca do prywatnych żłobków, czy też dziennych opiekunów. Jest to 500 zł. W okolicy te kwoty są dużo mniejsze. I to jest też jakby taki sygnał wskazujący na to, że staramy się o to, aby maksymalnie, jak to jest tylko możliwe, pomagać tym, którzy mają dzieci. Przed miastem jednak kolejny krok mający na celu zapewnienie opieki dzieciom do lat 3. Zgodnie z obietnicą wyborczą Dariusza Polowego w Raciborzu ma powstać kolejny żłobek. Analizujemy już pewne rozwiązania związane z tym, czy rzeczywiście zrobić to jako zupełnie nową lokalizację, czy też w oparciu o już istniejące budynki, które są w zasobach miasta. Nie chciałbym teraz jeszcze mówić o konkretach, ale realny termin do tego, żeby żłobek zaczął funkcjonować, to jest rok 2022. Na razie jednak miasto skupi się na drobnym remoncie w placówce przy ulicy Słonecznej. Pomieszczenia przedszkola numer 14 zostaną dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci, a sam oddział zacznie funkcjonować we wrześniu. 3 marca specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu zorganizował dzień otwarty. Podczas spotkania z rodzicami potencjalnych uczniów prezentowano ofertę placówki. Do września jeszcze sporo czasu, ale właśnie rozpoczyna się czas naboru do szkół podstawowych, więc placówki zachęcają do podjęcia edukacji w ich murach poprzez organizację dni otwartych. Te zorganizowano w szkole dla niesłyszących. Chcieliśmy zachęcić rodziców z Raciborza, z okolic, dzieci, które mają niepełnosprawność, jeżeli chodzi o kwestie niedosłyszenia, słabosłyszenia, nie wiedzą, co w tym momencie dalej zrobić ze swoją edukacją, żeby po prostu pokazać nam im naszą ofertę, nasze możliwości szkoły, która właśnie jest przystosowana dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu. Placówka oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci mających zaledwie kilka miesięcy. Później kilkulatki z problemami słuchu mogą podjąć edukację w szkole podstawowej i kontynuować ją w szkole branżowej, technikum czy szkole policjalnej. Ale w ośrodku przy ulicy Karola Miarki mogą uczyć się nie tylko dzieci niesłyszące. Główną niepełnosprawnością, jak nazwa naszej placówki faktycznie jest, jest to szkoła dla niesłyszących i słabosłyszących. To jest ta główna niepełnosprawność. Natomiast też zapraszamy tutaj rodziców z dziećmi, które są dziećmi autystycznymi, które mają niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, no i oczywiście w normie. Także dzieci, które są sprzężone, także tutaj przyjmujemy do naszej szkoły. Szkoła z ponad 180-letnią historią idzie z duchem czasu i wyróżnia się swoją ofertą. Mamy tutaj przede wszystkim kadrę wykwalifikowaną pod kątem
dzieci właśnie niesłyszących, słabosłyszących, autystycznych, czyli nauczyciele, którzy skończyli surdopedagogikę, oligofrenopedagogikę, tyflopedagogikę i mnóstwo innych szkół. No i oczywiście też sprzęt, który jest do tego niezbędny, także bardzo często wchodzimy w różnego rodzaju projekty unijne, skąd pozyskujemy środki, tak samo z PFRON-u, na zakup nowego sprzętu. Także staramy się, żeby wyjść naprzeciw tym wszystkim możliwościom, tym wszystkim potrzebom uczniów. Staramy się nawiązać współpracę przede wszystkim oczywiście z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jeżeli są takie potrzeby, to z różnymi innymi instytucjami, łącznie z policją, strażą pożarną, ale też mamy taką umowę i przyjeżdża do nas instytucja, która zajmuje się badaniem słuchu, dopasowywaniem aparatów bądź podpinaniem właśnie systemu FM w klasach. I tutaj rodzice mają tak ułatwiony troszkę dostęp do tych świadczeń. Mogą podjechać raz w miesiącu, po prostu panowie są, sprawdzają, jak te uszka pracują, jak pracuje słuch na aparacie, na implancie i zawsze mogą pomóc bądź też podpowiedzieć. Poza edukacją ważna dla uczniów jest także, a może przede wszystkim, atmosfera. Ta rodzinna atmosfera tutaj powoduje, że dzieci chętnie tutaj przychodzą, chętnie przebywają na zajęciach. To, że mają taką możliwość, że nie jest ich dużo w klasie, bo klasy są mało liczne, to wynika też z po prostu prawa, jakie mamy, jakie daje nam polskie prawo, że dzieci w szkole dla osób niesłyszących i słabosłyszących może być od 4 do 8. Natomiast to też powoduje, że dzieci zawiązują bardzo bliskie relacje i z sobą nawzajem, i ze swoim nauczycielem, bo w edukacji wczesnoszkolnej ten nauczyciel pełni troszkę taką funkcję mamy, opiekuna i myślę, że to jest też ważne dla dzieci. Podczas dnia otwartego rodzice mieli okazję zobaczyć placówkę, poznać nauczycieli i zobaczyć lekcję pokazową przygotowaną przez nauczycieli ośrodka. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.